tak, słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pan Jerzy Owad? Tak. Stanisław Pawluk, Dziennik Łowiecki. Proszę tak. pana, słyszałem wiele pozytywnego na pana temat, że pan jest najstarszym członkiem, czy jednym z najstarszych członków Koła Łowieckiego Szarak. Był pan członkiem Komitetu Budowy tego domku. No i chciałbym tam o niektórych problemach porozmawiać. No proszę bardzo. Proszę pana, jak to przebiegało te koszty rysowania tego domu? Są różne takie kontrowersje, które mówią, że ta cena budowy tego domu jest zawyżona. Już panu odpowiem. Ktoś pana próbuje wpuścić baliny. Niech pan się nie da, bo no, nie no. jest to tak, jak to niektórzy przedstawiają, którym już woda cudowa, po czym pana uderzyła do głowy, zachciało im się władzy i nic innego. Powiem więcej. Doszły takie słuchy, że chodzi o to, żeby rozwalić koło, bo za dobrze się w kole dzieje, żeby zlicytować domek i kupić go bardzo tanio. Kto to robi, to ja wiem, ale tego nie powiem. No chyba, chyba nie ksiądz Duszkiewicz, bo no, raczej... W żadnym wypadku, proszę nie? pana, chamstwo i świństwo, to co robią na księdza Duszkiewicza. Jak można człowieka oskarżać, że on z kurwa przyjeżdża tutaj, wie pan, co do mnie dzwoni pewna osoba z naszego koła, mówi, ty wiesz, to jest, ja mówię, no co, to jest jego kuzynka, bo jest jego kuzynką, nie jest jakąś tam kurwa. I o co ty, to jest, to i takie głupoty. Wie pan co, to po prostu się w głowie nie mieści, ludziom się już widzę przewraca nie tylko w głowach, no ale tak. i w tyłkach. Wie pan, powiem tak, tam w tym kole Krzyk, gdzie działał ksiądz Duszkiewicz poprzednio, no to właśnie tam chodzą różne takie plotki, ja tam nie wnikam, bo wie pan, no chłop jak chłop, ksiądz no też, i ma pan słusznie, jest, no, ksiądz też jest pana, mężczyzną. Pan jest mężczyzną, ja jestem mężczyzną no, więc, i on jest facetem. Co on robi w kościele, to jest jego sprawa, to nie, znaczy no, sprawa, ale sprawy prywatne, jeżeli się go pluje na no tak, człowieka, no, ale właśnie... to wie pan, to jest nie fair. Ja, proszę pana, dużo, może za dużo, nie za dużo, nie, ale powracając przeżyłem. Do tego domku, bo wie pan, plotki są takie, że domek został postawiony po to właśnie, żeby ksiądz Duszkiewicz mógł przyjeżdżać sobie z tą siostrzenicą i wygodnie tutaj polować. I że jeszcze księdza Duszkiewicza nie było i nie było mowy o nim, jeszcze nikt nie wiedział, już domek zaczął być stawiany. Wszyscy się zgodzili. Najpierw, proszę pana, to była taka historia, że koło było biedne, nic nie miało i była cisza, bo koło biedne. Prawie, że padało. Ale jak doszedł do władzy zarząd, który chce sobie popracować, no to koło stanęło na nogi. Mamy swoją ziemię, mamy swoją siedzibę, mamy swój sprzęt w postaci ciągnika i przyczepy, gdzie już myśliwi nie chodzą, tylko siądą i jadą sobie. A domek był, to co ja wiem, było opiewane na 900, chyba tak, chyba na 900 tysięcy, miał stanąć, miał się kosz zamknąć. A zamknął się o wiele mniej. Także niech sobie nie wymyślają tam, co niektórzy... I niech sobie nie uzurpują, bo takich nierobów, jak ja już przeżyłem tu w kole, to było od cholery, proszę pana, gdzie nic nie robili, a mieli dużo do powiedzenia. Zawsze ci, co mało robią, to mają dużo do powiedzenia. I to jest taka prawda. Ale gdzie, powiem tak, pana, no 900 tysięcy, jak pan powiada, za ten domek. To... Miało być, a jest niżej. Dużo niżej? Kosztoryt. No jest chyba dużo niżej, bo kosztorys opiewał na tyle, a zrobiono go taniej. Na dzień dzisiejszy wiem, że tak, na przykład koło sąsiedzkie, które to ma, wybudowało sobie domek, no wybudowało taniej, ale teraz z kolei okazało się, że tam tylko wejdzie 15 osób i muszą budować, dostawiać, czy tam jakąś budować drugą, która przewyższy naszą budowę, to przewyższy o niebo, o głowę całą. Także, wie pan, kto nie budował się,
to nie wie. Ja na dzień dzisiejszy nawet mam z własnego podwórka, gdzie syn się buduje, wiem co ile kosztuje. Ceny się zmieniły cholernie. Zresztą pan dobrze wie, nie musi pan, ja nie muszę panu mówić, jakie są ceny teraz, a jakie były kiedyś. Także to akurat ja mam w rodzinie przykład właśnie budowy domku i powiem szczerze, kwota 900 tysięcy za ten domek, ja go widziałem, to mnie szokuje osobiście w tym terenie, bo w dużej aglomeracji, proszę pana, za 400 ma pan podobny obiekt. Nie, no niech pan nie przesadza, bo to jest metraż i poddasze na górze, pokoje są, ja wiem ile kosztuje na dzień dzisiejszy. W stanie surowym wiem ile kosztuje dom postawić, a to jest dom wykończony, wszystko umeblowane. No to właśnie taki wykończony na 1 kwietnia kosztował 380 tysięcy. Jaki metraż? 200, chyba 30 czy 40 metrów. Nie zgadzam się z panem absolutnie. Nie musi pan, to stawiał mój dom, ale on finansował, więc wie pan. Ile mówi pan wyszedł ten dom? Ile 300? 380. 380 tysięcy dokładnie. To ja nie wiem, co to za dom. Wszystko jest. Podłogi, ściany, sufity, łazienki, proszę, wszystko. Pana, skoro pan wie, ile co kosztuje. Nie, no tak porównuję po prostu, wie pan, bo powiadam. Ja tylko powiem panu tak. Ja osobiście, bo ja czytam to, co jest napisane, strasznie pana wpuszczają w maliny. Strasznie. To mi się nie podoba, co ludzie robią z ludźmi. Jak można dla pana poddawać jakieś materiały, które nie są wiarygodne, nie są prawdziwe. Jest to jedna wielka bzdura. I za tą bzdurę ktoś odpowie, bo to tak nie będzie łatwo. Mm-hmm. No nie można w ten sposób robić. No ale ile w końcu ten domek kosztował, jeśli można? Proszę spytać tego, który to przy tym chodził non-stop. Ja nie siedzę w dokumentach, ja praktycznie nie poluję, nie jeżdżę na polowania i nie interesuję się za bardzo. Jestem... A proszę pana, czy to pan zgłaszał szkodę na kwotę 40 tysięcy? Do komisji rewizyjnej? Jaką szkodę? No szkodę w uprawach. Ja nie mam żadnej ziemi, o czym pan mówi? No a kto to zgłaszał, taką szkodę? No to ja nie wiem, jak pan nie wie, to pan mnie no pyta. No właśnie ja nie wiem, dlatego pytam, jakbym wiedział. To... Ale to proszę pana, proszę przedzwonić do prezesa albo do Łowczego. No jak dzwoniłem, to on był w Świętej Lipce i nie mógł rozmawiać. Nie mógł rozmawiać. A później już telefon, ja go nie odpowiadał. Ale kiedy ta szkoda była zgłaszana? No nie wiem, gdzieś w ostatnim okresie właśnie. Dlatego chcę powiedzmy coś wiedzieć, czy mogę się tym zajmować. Proszę pana, szkody w tym roku są tak olbrzymie, że coś okropnego. No na przykład do szkody. To jak dziki wystrzelane i szkody rosną? Dziki były. I dlatego, a jelenie, wie pan jak co robią jelenie? Czy pan przecież chyba trochę polował, czy nie? Jelenie to raczej w lasach robią szkody. Proszę pana, ja pana nie będę leśnych. W takim razie rozmawiał, ponieważ jeżeli pan, bądź co bądź, człowiek jest starszy ode mnie i pan nie wie co robi jeleń, jeżeli wyjdzie chmara jeleni 80 sztuk na uprawę na rzepak, to wie pan co ona zrobi? No. Moment, nie ma paręnaście hektarów. Także wie pan. A wy tam macie dużo upraw rzepaku? Od cholery. Właśnie, rzepaku bardzo dużo, kukurydzy, a jeleń w tym bytuje. Ale ten, do komisji rewizyjnej pana kwota o jakimś, że tak powiem, przekręcie na 40 tysięcy, to pan nie zgłaszał? Nie. To kto to zgłaszał? Pierwsze słyszę, nie wiem, ja z praktyczem, to prokurator niech wyjaśnia, wie pan, my nie będziemy na ten temat nawet dyskutowali. No tak, ale to prokurator po linii karnej. Mnie interesuje to po linii medialnej. Więc proszę pana, ja powiem tak. Nie jestem władny. Bo mi przedstawiono pana... takie nagranie właśnie i dlatego jakie, pytam. Jakie nagranie? No tam, gdzie pan mówił o jakimś wale.
Proszę pana, to proszę powiedzieć, kto to przedstawił takie też? No wie pan, ja tego nie mogę, bo mi nie wolno informować, skąd pan informacja. To ja panu, no to ja panu odpowiem, że ja o żadnym wale nic nie rozmawiałem, a tym bardziej z raz kiedyś tam na polowaniu w pewnej miejscowości rozmawialiśmy, ale to nie o jakimś rzecz, o jakiejś szkodzie. Szkoda to była wyceniona z tego, co wiem, to na wiele więcej. I jakoś tam zbili to, bo to szkoda miała być 70 tysięcy. Powiedzieli, że nie ma tych pieniędzy, nie będzie i zeszło to na niższy poziom wtedy. Mhm. A w tym roku już o wiele więcej zapłacili, także... A w tym roku ile macie ten? Szkół? Tak. A to proszę do łowczego dzwonić albo do prezesa. Rozumiem, pan nie wie. A nie, ta szkoda u pana na 30 hektarach? A no to chyba mówimy o tej szkodzie, ja nie wiem, ale chyba to chodzi o tą szkodę. Ale to proszę pytać tam przecież dawnego sekretarza, on jest dobrze poinformowany, jest z panem bardzo blisko, to wie pan, zresztą z tego, co ja się domyślam, to on panu to chyba przedstawia wszystko. I... Kto? Jest dawny sekretarz chyba panu to przedstawił, tak? No, ja nie wiem, a kto był sekretarzem u was? Starym? To nie wiem, no jak pan nie wie, no to ja panu też nie powiem. Nie wiem, no ja dopiero się jestem na początku interesowania się sprawą, więc wie pan. Pan jest bardzo daleko posunięty w tej sprawie, bo ja czytam, to cały czas nazwisko pana Pawluka się przebija, że to jak tu jest przekręt, tam jest przekręt, także wie pan mnie za język nie, za bardzo nie ciągnie, bo nie jest to przesłuchanie, a jeżeli pan chce się dowiedzieć bezpośrednio u źródła, to ja pana kieruję do tego. Ewentualnie do prezesa. A czy to wygląda na przesłuchanie, proszę pana? Przecież jak grzecznie pytam i jak pan nie chce opowiadać, to przecież nawet nie naciskam. Wie pan, no rozmawiamy jak ludzie, prawda? No rozmawiamy i oczywiście, że rozmawiamy, no, ale myślę. Wie pan, ja jestem daleko od tych spraw. Mi się nie podoba to, co się dzieje i jeszcze nie sprawdzone, a już leci weter. A poszło, niestety poszło weter dużo rzeczy. Na przykład no kto o tym księdzu takie głupoty powypisywał? Gdzie? Kto, może pan mi powiedzieć? Ale gdzie? No na portalach społecznościowych. No to na portalach ja o księdzu nie czytałem. Jak czytałem w Braci Łowieckiej. A naprawdę pan nie czytał? Nie, w Braci Łowieckiej czytałem, proszę pana, natomiast jak tam właśnie rozbił jedno koło, tą swoją siostrzenicę uczynił prezesem, później tam jeszcze porozwalał, rozmawiałem z tymi ludźmi tam. No powiem szczerze, jak na księdza to zachował się wyjątkowo nieelegancko. No tego ja nie mogę powiedzieć o nim u nas. Nic nie rozwala. No. Był dwa razy chyba, czy trzy razy, Wielokrotnie. Proszę? Nie, był więcej, wielokrotnie był. O, no tak jak pan wie, no to widzę. No. I nie widzę, żeby on tu koła rozwalał, żeby on tu szalał, żeby on kogoś opluwał tak jak jego opluwają, jakieś brukowce wyciągnięte nie wiadomo. No wie pan, w każdej plotce jest jakaś prawda. Jakby nie było coś na rzeczy, to by tam nie powstały wtedy jakieś M. A to, że tam sobie ludzie dokładają różne sprawy, no to jest naturalne. Dlatego proszę pana, trzeba brać poprawkę na wszystko. Bo z tego, co ja widzę, ja słucham, widzę, ja tam nie pytam nikogo, ale ja słucham. To jest wielka jedna hała. I pan wspomni moje słowo. Jedna wielka hała. Ktoś kogoś próbuje w maliny puszczać, szarpie się, bo do władzy, już władzę, proszę pana, wybrali, już wszystko wybrali. Już będą narobili tyle co zawsze, że koło było biedne jak mysz kościelna. A jak zobaczyli, że jest trochę kasy i majątku, no to trzeba to rozpierdzielić, a jak się da, to wykupić za psie pieniądze. Tacy są ludzie. Ale nie ma możliwości wykupienia. No. No nie ma możliwości, proszę pana.
w przepisach prawa nie ma takich możliwości wykupienia. Nie można zlicytować, jeżeli koło nie będzie miało kasy? Absolutnie. No to jak pan jak uważa, nie będzie to... miało kasy? Jak pan mówi, że ma kasę, no to nie ma podstaw do licytacji. No dobra, a jeżeli koło upadnie, no to załóżmy, że koło upadnie i nie ma pieniędzy i co dalej? Ale jeżeli koło, kurde, ma tyle zwierzyny i myśliwi polują, ale proszę pana, o czym mi to mówimy, dlaczego jeżeli... upadnie? Jak ma tyle pieniędzy, żeby za milion złotych postawić, proszę pana, taki dom. Jeżeli są ludzie, którzy mówią, że nie trzeba strzelać, a po co nam? A po co nam dywizowcy? Po co oni nam są potrzebni? Jeżeli gdyby dywizowców nie było, jest tyle kasy, to rzeczywiście trudno się dziwić ludziom, że mówią, po co wam dywizowcy? No bo wie pan, jeżeli koło ma tyle kasy... Proszę pana, pan się dzisiaj urodził, czy kiedy? Bo już mnie pan skurwił w tej chwili. Proszę pana, jeżeli... No czemu pan tak brzydko mówi, no? Proszę pana, jeżeli nie będzie dywizowców, to nie ma kasy. A skąd są pieniądze? No ale jeżeli macie na koncie ileś set tysięcy, jeżeli stać was na budowę domu za 1 000 000 zł, prawda? Proszę pana, powiem panu tak. Dziękuję, do widzenia. Ja z panem nawet nie chcę już, niech pan nawet nie dzwoni do mnie, bo pan, widzę, szuka dziury w całym. Ode mnie się pan niczego nie dowie, proszę dzwonić do prezesa albo do obcego. Ja taki miły dla pana jestem. Do widzenia. Ja taki miły dla pana jestem, a pan jest niegrzeczny.